Ziemia zapadła się tu nagle na głębokość 5 metrów. Kolejne już zapadlisko w Trzebini powstało na środku piłkarskiego boiska, na którym jeszcze kilka dni wcześniej odbywał się trening. Właśnie graliśmy na prawie na środku boiska. To, co tutaj właśnie ten dół wypadł. Teraz o grze nie ma mowy. Tyle tutaj na tym boisku z tymi orlikami, młodzikami, seniorami przetrenowałem. Tyle żeśmy się robili na tej płycie i po prostu no... Tak jak powiedziałem kiedyś, mojego pół serca do tego doła wpadło i ja dzisiaj się nie mogę pogodzić, nawet mało tego, kibice do mnie dzwonią, tacy naprawdę kibice z prawdziwego zdarzenia, rodzice tych orlików czy młodzików, nie, i seniorzy, trenerzy, co dalej będzie. Klub będzie musiał przeprowadzić się na inny stadion, jednak nie zrobią tego mieszkańcy, a w dzielnicy Trzebini sierszy zapadliska to coraz poważniejszy problem. Żeśmy się postawili, no już dobudowaliśmy się i raczej... Nie mamy gdzie iść po prostu. No gdzie pójdziemy? Przecież nikt nas nie przyjmie. No, musimy tu już zostać. Najgłośniejsza do tej pory była sprawa zapadliska na cmentarzu, które było dwa razy większe niż to na stadionie. Miało 20 metrów średnicy i 10 metrów głębokości. Zapadło się 40 nagrobków, w których pochowanych było 61 osób. Teraz stoi tu taka tablica. Niektórzy mieszkańcy już mówią o ewakuacji. Zwłaszcza te ulice... Górniczą, ta co jest tu obok, że mają ludzi tam wysiedlać. Tylko to wszystko jest, że to dopiero gdzieś tak będzie wiadomo po 15 lutym. To faktycznie termin, w którym mają zostać opublikowane wyniki badań zlecone przez spółkę restrukturyzacji kopalń. Mieszkańcy liczą na to, że dadzą one odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości ich dzielnicy. Chciałbym, żeby tak było, że naukowcy przedstawią wyniki, powiedzą, jesteście bezpieczni i mieszkańcy w to uwierzą. Problem pojawia się w tym, że na przykład ostatnie zapadlisko z pierwszego dnia świąt powstało w miejscu, gdzie ten teren zabezpieczano już przed około 10 laty. I generalnie prace trwały tam bardzo długo, wiele otworów, masa pracy, no i zapadlisko się pojawiło. Mateusz Król stworzył mapę zapadlisk, żeby uspokoić mieszkańców i pokazać obszar, na którym problem występuje. Jego zdaniem to około 40 hektarów. To oznacza, że większość mieszkańców 6-tysięcznej sierszy nie ma się czego obawiać. Nie ma przesłanek do ewakuacji mieszkańców Trzebini. Wyznaczono obszary potencjalnie zagrożone, budynki, które są potencjalnie zagrożone i które będą wymagały ustabilizowania gruntu. Tutaj działania w tym zakresie spółka podjęła w połowie stycznia, podpisując umowy z dwoma wykonawcami na wykonanie prac uzdatniających. Jednak to badania mają dać odpowiedź na pytanie, jak systemowo rozwiązać problem zapadlisk, które są wynikiem eksploatacji przez dawną kopalnię węgla kamiennego Sierszy, zlikwidowaną w 2001 roku. Sądzono, że pustki po eksploatacji wypełni woda, ale tak się nie stało, a lustro wody ciągle się podnosi. Zdaniem eksperta o pół metra na miesiąc i należy wykonać konkretne prognozy. Spróbować na podstawie tych kilkudziesięciu zjawisk zapadliskowych, które zaszły, nauczyć się prognozować tego mechanizmu. Ale żeby nauczyć się prognozować, to musimy się cofnąć do przeszłości. Musimy odebrać wszystkie lekcje, które ona nam ze sobą niesie. Na tej podstawie, na podstawie takiej bazy wiedzy, będziemy w stanie, biorąc pod uwagę zmieniający się czynnik, którym jest owe podnoszące się zwierciadło wody gruntowej, powinniśmy być w stanie zaprognozować, które rejony teraz są najbardziej zagrożone. Wyniki badań mają być znane w połowie lutego. Wtedy SRK, która przejęła majątek po zlikwidowanej kopalni, powinna zacząć planować, jak poradzić sobie z zapadliskami, bo już teraz niektórzy rezygnują z zakupu mieszkań w Sierszy, która coraz bardziej się zapada. Mieszkańcy katowickiej Starej Ligoty obawiają się, że wkrótce nie będą mieli gdzie się leczyć. Przychodnia przy ulicy Załęskiej prowadzona przez Fundację Unia Bracka ma funkcjonować tylko do końca lutego. O tym, że zostanie zamknięta, pacjenci dowiedzieli się w styczniu z kartki zawieszonej na drzwiach. Dziś walczą o pozostawienie przychodni w jej obecnym miejscu, ponieważ zdecydowana większość pacjentów to osoby starsze, nierzadko ciężko chore i niezdolne do przemieszczania się na dłuższe dystanse. Mój mąż pracował 22 lata na dole, na węglu. Po 22 latach miał wypadek poważny. Miał odmę płuc, jednej nerki nie ma, ma 86 lat, jest w bardzo złym stanie
źle się czuje. I gdzie on teraz ma iść? Do lekarza, do przechodni. Jestem po dwóch operacjach głowy, więc nie mam siły, żeby gdzieś daleko jeździć. A przede wszystkim nie potrafię na starość samochodem, na rower nie, a nogi są już już zniszczone na starość. I zdziwiona jestem, że ta przychodnia jest nam zabierana. Lokalna społeczność i zarazem pacjenci przychodni nie mogą się pogodzić z jej zamknięciem i apelują do fundacji o wstrzymanie decyzji o likwidacji placówki. Inicjatorka akcji protestacyjnej zebrała 1000 podpisów pod listami, które wysłała m.in. do fundacji i władz miasta. Jak dotąd nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Oficjalnie mówię, że jeżeli mam takie prawo, to ja zgłoszę o mniemaniu popełnieniu przestępstwa, bo z tyłu tereny są sprzedane właścicielowi prywatnemu. Tu też wiemy, że bo tu żeśmy mieli piękne ogródki. Ja wiem, nie ma, zabrali nam, będzie bloki usługowo mieszkalne, także widocznie ta przychodnia komuś tu przeszkadza. Tak. I to jest, tu jest ten gwóźdź pogrzebany. A co z tymi starymi ludźmi? Fundacja zaproponowała pacjentom korzystanie z przychodni w katowickim Giszowcu, gdzie, jak przekazał rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału NFZ, przeniesiona ma zostać placówka z ulicy Załęskiej. Dla pacjentów oznacza to kilkadziesiąt minut jazdy komunikacją miejską. W związku z trudnymi warunkami technicznymi, w związku z złym stanem budynku, jest zmuszony do przeniesienia właśnie działalności z przychodni przy ulicy Załęskiej do przychodni przy ulicy Mysłowickiej. Taką informację otrzymaliśmy i wszystkie deklaracje, które zostały złożone w przychodni przy ulicy Załęskiej, zostaną również przeniesione do przychodni Unii Brackiej przy ulicy Mysłowickiej. W sprawę zaangażował się jeden z katowickich radnych, któremu udało się porozmawiać z przedstawicielami Fundacji Unia Bracka. Józef Zawadzki otrzymał również pismo z odpowiedzią, że powodem decyzji o zamknięciu przychodni są koszty jej prowadzenia, w tym wzrost opłat czynszowych za prąd czy gaz oraz konieczność dopłacania do prowadzenia placówki. Jeśli oni by tego nie byli w stanie tego utrzymać, to mi się wydaje, że niepotrzebnie się zajmowali tym budynek, bo na razie zarabiali na tym budynku, bo jakby nie było, około 30 lat Unia Bracka się zajmuje. Wie pani, to ja nie dowierzam, żeby przez 30 lat Unia Bracka dopłacała do tego. Z przedstawicielami Unii Brackiej nie udało nam się dziś porozmawiać. Fundacja przesłała nam pismo, w którym wyjaśnia, że do zamknięcia przychodni przyczyniły się nie tylko kwestie finansowe, ale również braki kadrowe. Ponadto budynek, w którym znajduje się przychodnia, jest w złym stanie technicznym, a powtarzające się awarie są usuwane z funduszy fundacji. To będą najzimniejsze dni od początku roku. Poniedziałkowy poranek w Katowicach przyniósł najniższą temperaturę w całym kraju, bo termometry wskazywały poniżej 11 stopni, a noc z poniedziałku na wtorek również ma ustanowić tegoroczne rekordy. Po wyjątkowo ciepłym styczniu w tym tygodniu odczujemy prawdziwą zimę i pierwsze większe mrozy. Przede wszystkim będziemy mieli bardzo wysokie ciśnienie, nawet dochodzące w środę do 1043-45 hektopaskali, oczywiście zredukowane do poziomu morza. Sporo przejaśnień, nawet rozpogodzeń, mało opadów, słaby wiatr na szczęście. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to utrzyma się termiczna zima. W ciągu dnia lekki mróz jednostopniowy, natomiast w nocy minus 5, minus 9, lokalnie tam, gdzie się rozpogodzi, w jakichś obniżeniach terenu, z dala od gęstej miejskiej zabudowy może spadać temperatura do minus 10, minus 12 stopni. Także nie będą to jakieś bardzo siarczyste mrozy, ale rzeczywiście najchłodniejszy okres tegorocznej zimy. I jeszcze zimniej będzie w górach. Najbliższe dni w Beskidach to prognozy nawet poniżej minus 20 stopni. Dla południowej Polski IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie obowiązujące od niedzieli. A skończy się dopiero 11 lutego w godzinach przedpołudniowych. Także w całym tym okresie będzie niska temperatura. Oznacza to, że
pokrywa śnieżna się będzie utrzymywać i troszkę tego śniegu jeszcze przybędzie. Natomiast jeśli chodzi o wiatr, to w tej chwili nie ma tu takiego dużego problemu z wiatrem, szczególnie w tych niższych częściach. Natomiast no, w górach wiatr zawsze będzie troszkę silniejszy, ale nie widać tu jakichś ekstremalnych wartości na najbliższym czasie. Prawdziwie ekstremalne wartości meteorologiczne we województwie śląskim odnotowano ostatni raz w Chorzowie w 2006 roku. Wtedy temperatura spadła do prawie minus 26 stopni. Zakończył się pierwszy etap akcji poszukiwawczej w kopalni Pniówek. W akcji, która rozpoczęła się w sobotę, wzięło udział 90 zastępów ratowniczych. Jesteśmy teraz jakby w kolejnym etapie, tylko są prace prowadzone na zasadzie pracy profilaktycznych, czyli nie w reżimie akcji ratowniczej. Teraz tam są ratownicy, porządkują odtamowany rejon, tam natknęli się na zalewisko 100-metrowe wody. Muszą tę wodę wypompować, usunąć konstrukcje, które są niepotrzebne. Tam są dwa taśmociągi, więc cała praca będzie na razie polegała na tym, żeby to uporządkować. I dopiero jak to uporządkują wszystko, to będzie trwało też, myślę, kilka miesięcy. Dopiero rozpoczną budowę z pochylni N6, bo chodzi o pochylnię N6. Stamtąd rozpoczną pracę w celu drążenia nowego chodnika 350-metrowego. To nowe wyrobisko ma pozwolić ratownikom bezpiecznie dotrzeć do zaginionych górników. Pierwszy etap akcji nie zakładał dotarcia do ciał zaginionych. Władze kopalni mają jednak informacje na temat prawdopodobnego miejsca ich przebywania. Do katastrofy w kopalni Pniówek doszło 20 kwietnia ubiegłego roku. Zginęło wówczas 16 górników, ciała 7 z nich nadal znajdują się pod ziemią. 2 miliardy 600 milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma zostać przeznaczone w tym roku na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych w całym kraju. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki był w Dobieszowicach w gminie Bobrowniki przy ulicy Podleśnej, która została przebudowana z rządowym dofinansowaniem. Prace zakończyły się w grudniu 2022 roku. My, dobierając zadania inwestycyjne, które chcemy złożyć we wniosku o dofinansowanie, przede wszystkim bierzemy w nich, mamy w nich na myśli potrzeby naszych mieszkańców i realizację tych potrzeb. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym roku ma zostać przebudowanych 2800 km dróg gminnych i powiatowych. Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację prawie 1800 zadań. Wszyscy wiemy doskonale, że wykluczenie komunikacyjne to wykluczenie społeczne. A my nie chcemy ani jednego, ani drugiego, bo wykluczenie społeczne to dramat ludzi, to brak pracy, brak możliwości dojazdu do szkoły, do szpitala. To ogromny problem. A my chcemy, żeby drogi łączyły, żeby drogi tworzyły nowe perspektywy. Premier Morawiecki zwrócił dziś także uwagę, że od 2019 roku zrealizowane zostały inwestycje o łącznej długości ponad 18 tysięcy kilometrów, a ich koszt wyniósł około 13 miliardów złotych.